No cześć kochani, to jest nasz przedostatni dzień tutaj w okolicach Albanii. Wczoraj byliśmy na plaży rano, potem znowu było zimno i rano, dzisiaj tam na Colgan River to było. Czekajcie, bo ja tu szukam drogi. Dojechaliśmy do Gulf Rock Bay z drugiej strony Albanii, bo chcemy jeszcze coś zobaczyć, ale tu jest kompletnie dziko. Kompletnie, kompletnie, tu nikogo nie ma, tu chyba dawno nikogo nie było w ogóle. No ale coś trzeba robić w ten dzień, no. Coś trzeba robić, czy mnie słychać w ogóle? No coś trzeba robić, schodzimy w dół. Już byłeś tam? Tak, ale tam jest jakaś ścieżynka No i co, nie da taka. się wejść? No można iść jak chcesz, ale ja tam nie idę, bo on jest coraz Aha. gęstsza i No dobrze, mało jest. przyjechaliśmy tu, żeby coś robić Może jest. przedostatni dzień naszego pobytu. No to idziemy. Ale nie da się tu wejść. Zobaczcie, jakie szuwary. Zaraz wam pokażę. Chcieliśmy jeszcze zobaczyć jakiś kawałek wybrzeża. Poczekaj. Nie, nie idę, to chcę pokazać. Jedziemy do Albanii na kawę. O, to najlepszy pomysł jest. Tak myślę. Tankujemy benzynę, więc mam okazję tak spokojnie coś powiedzieć, bez wiatru dookoła. Więc no, zrezygnowaliśmy z różnych planów, bo jest pogoda barowa, że tak powiem, czyli wszyscy wiedzą, o co chodzi. Jedziemy do Albanii na Asian Food, na chińskie jedzonko, na jakąś kawkę i do kina. No, ostatni dzień naszych wakacji tutaj, ale przed nami jeszcze tydzień. Będziemy jeszcze koło Denmark, w powrotnej drodze do Perth. No i potem gdzieś jeszcze tam bliżej Perth. W każdym razie dzwoniliśmy do house-sitterów, do takiej pary fajnych ludzi, którzy mieszkają u nas w domu, w naszym zastępstwie, żeby dać kotu miłość i jedzenie i dopilnować domu. Dla nich to jest też fajne, ponieważ oni nie muszą płacić za accommodation, za hotele czy coś. A potrzebują się spotkać tu z rodziną w Perth, więc się tak umówiliśmy, że my wyjeżdżamy, to oni u nas mieszkają. Mówili, że w Perth jest 38. Słuchajcie, jest fajnie, jak jest 38, dzień, dwa, trzy, ale jak jest 2 tygodnie 38, to już jest w ogóle niefajnie. Więc mimo tego szaliczka i tak dalej, ciepłych leggingsów i innych rzeczy, to ja wolę tutaj Perth. No i jesteśmy w Chinese Walk w Albanii. W takim małym bistro, ale pyszne jedzenie mają, słuchajcie, on się nazywa Jeans Chinese Walk. Od razu polecamy, bo ma świetne dim simy. Nie Pyszne. będzie przyjechać tutaj No. na moją odpowiedzialność. Tak. Z torby papierowej podawane, ale są pycha po prostu te dim simy. A ja mam combination zup. Andrzejek ma beef. Jesteśmy happy. Jesteśmy w takim londyńskim hotelu, który wylądował tutaj w Albanii. Jest to jedyne miejsce w zasadzie otwarte dziś wieczorem. Jest po godzinie 18 we wtorek. Deszczowy dzień był bardzo, a teraz wciąż siąpi. No i gdzie tu pójść, co tu robić? No i większość ludzi się tu zebrała, jeszcze gdzieś tu obok jest pub, ale tu jest tak elegancko, tu jest tak tradycyjnie londyńsko i co ciekawe, że w tym hotelu w zasadzie, w restauracji podają głównie wietnamskie dania, inspirowane francuskim smakiem w londyńskiej architekturze tradycyjnej. No i teraz co dalej? Dalej. Pijemy herbatę, kawę i Andrzejek zamówił mi koktajl. Andrzejek popiła pyszną English breakfast. Tak? Dobra, herbatka. Takiego Popijesz English breakfast? no, A co to it's jest? Earl Grey. Earl Grey. Earl Grey. No i zapełniło się. To jest bar tego Liberty Hotel. Przedziwne miejsce. Ja potem sfilmuję wnętrze restauracji, bo jest przepiękna. Ale tam już miejsca nie było, więc siedzimy w barze. No bo coś trzeba robić w deszczowy dzień. W tym.
w tym Albanii. Nasz ostatni dzień był, jutro to już się pakujemy. Okej, okay. I ja mam zamówiony French Liberty cocktail. Zaraz zobaczymy, co to takiego będzie. To jest mój cocktail French Liberty, czyli można powiedzieć taki kultowy tutaj, bo hotel jest Liberty. Andrzej mówi good luck. Tu jest dużo soli gdzieś na tym z ginem. Pierwsza wersja była zamówić margaritę, czyli tequilę. Miałabym pierwszy raz w życiu o tequilę, ale no nie. To jeszcze nie mój czas na tequilę. Wolę taki koktajl. Co ty na to, Andrzejku? Przeżyję ten koktajl? Przeżyję. Ty wszystko przeżyjesz. Ja wszystko przeżyję, co? Ja jestem tough girl. Okej, okay, próbuję. Zdrowie wszystkim. French Liberty koktajl. Za was i za was. No, Ewa się długo decydowała na ten koktajl. No i ten, co pierwszy wybrała, to po pół godzinie studiowania menu wróciła do tego samego. No i tak w życiu bywa. Jeszcze jakieś tam słodkości w tym są. To jest tak jak kwasek cytrynowy dookoła. No widzisz. Sam raz na dzisiejszy wieczór deszczowy. Za oknem falo deszczowo, a to bardzo przyjemnie. Może być? Wyszliśmy właśnie z Liberty Hotel. Z bardzo dobrej kawy, herbaty oraz pysznego drinka. Koktajl. I to jest taki staroangielski hotel tu w Albanii. Jeszcze przypomnę, że tak, hotel jest staroangielski, londyński konkretnie, architektura i wewnątrz. Podają w restauracji wietnamskie dania stylizowane troszeczkę smakiem paryskim, a to wszystko znajduje się w londyńskim hotelu. Ciekawe, co? Liberty Hotel. I jeszcze taki kawałek pogody Albanii, gdzieś wieczorem jest wtorek, ale który? 17 stycznia 2024. No, wieje duże, Andrzej już na mnie czeka. Ale gwiżdżę. W drodze na kemping zatrzymało nas jednak. Na głównej ulicy, żeby coś jeszcze, żeby nie jechać od razu na kemping. I tu jest tak, kebab, nudle i pizzeria, do której właśnie idziemy. Żeby jeszcze nie kończyć wieczoru, kochani. Nie kończyć jeszcze, bo pada, wiatr jest zimny, więc warto jeszcze w przytulnym pomieszczeniu zjeść kolację. Więc o, tutaj mamy Pizzerie. Idziemy. O, wiatr jest taki. Odsłoniłam mikrofon. Okej, okay, tutaj. Tu jest nasza kolacja. Hello. Kurczę, jak fajnie. I nie pada. Pizze już są wybrane. Andrzej ich zamawia. Usiądziemy sobie tutaj w narożniku, bo fajny widok i trochę dalej od hałasu. No i gdzie wylądowaliśmy? W kebab. 5 metrów dalej od tej pizzerii, gdzie trzeba było czekać pół godziny na stolik, drugie pół godziny na pizzę, razem godzina. Zrezygnowaliśmy z tego komfortu na rzecz kebab bar. Gdzie też są pyszne rzeczy. O. This is better than pizza. Turkish kebab bez czekania. O, i to jest nasza kolacja. Pycha.